obecnie u progu kolejnego sezonu infekcyjnego, sezonu grypowego. A musimy zdawać sobie z tego sprawę, że każda infekcja jest dla naszego organizmu wyzwaniem. Grypa nie zawsze przebiega tak samo. Są różne warianty wirusa i w różnych latach przebieg grypy może być raz łagodny, raz bardzo ciężki. Stąd tak ważny jest profilaktyka w postaci szczepień. Musimy sobie również zdawać sprawę, że czasami nawet z pozoru wyglądająca błaho infekcja układu oddechowego, angina, infekcja grypopodobna czy grypa może nosić za sobą poważne konsekwencje. Dlatego warto jest, zwłaszcza jeśli mamy wysoką gorączkę, jeśli objawy się utrzymują długo, koniecznie zgłosić się do lekarza na kontrolę. Nieleczona, powikłana grypa często może przechodzić, dawać zapalenie płuc. Natomiast powikłaniem, którego się najbardziej obawiamy, jest zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego, z którym mamy do czynienia po infekcji, może mieć różnoraką przyczynę. Czasami jest to bezpośredni wpływ wirusa, który wywołał infekcję na komórkę mięśnia sercowego. Wtedy objawy takiego powikłania występują wcześniej, a czasami się zdarza, że kompleksy immunologiczne, to znaczy odpowiedź naszego organizmu na wirusa, tworzy takie cząsteczki, które mogą powodować w późniejszej fazie zapalenie mięśnia sercowego. Objawem tego powikłania jest najczęściej postępująca ciężka niewydolność serca. Dlatego jeśli po infekcji pojawiają się narastająca duszność, osłabienie, obrzęki kończyn, trudności na przykład w spaniu w pozycji leżącej, należy niezwłocznie udać się do kardiologa. Szczególnie podatne na powikłania infekcji są osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi i z obniżoną odpornością. Myślę, że takie osoby po każdej infekcji, szczególnie takie, która przebiega z wysoką gorączką, z osłabieniem, powinny za każdym razem udać się do swojego lekarza w celu kontroli, przebadania, bo być może trzeba będzie pogłębić diagnostykę, na przykład o badanie echokardiograficzne, o zdjęcie klatki piersiowej, czy o inne bardziej specjalistyczne badania. Powikłania mięśnia sercowego mają czasami również bardzo dramatyczny przebieg u osób młodych, dotychczas zdrowych, nieleczących się, ponieważ tutaj objawy rozwijają się podstępnie i często rozpoznanie choroby właściwie następuje, kiedy już jest zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność serca bardzo zaawansowane. Czasami zdarza się, że takie osoby muszą być leczone szpitalnie. Jednym z takich najbardziej dramatycznych scenariuszy jest ciężka niewydolność serca, która wymaga leczenia przy użyciu ECMO, bądź czasami nawet jest powodem kierowania do przeszczepu serca. Po zapaleniu mięśnia sercowego większość pacjentów wraca szybciej lub wolniej do pełnej sprawności. Natomiast czasami niestety zdarza się, że uszkodzony mięsień sercowy nie wraca do pełnej formy, która była przed infekcją, co możemy obserwować jako zaburzenia kurczliwości, jako niewydolność serca. I tak jak już wspomniałam wcześniej, w skrajnych przypadkach niewydolność serca jest tak ciężka, że pacjent wymaga przeszczepienia serca. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania wystąpieniu powikłań infekcyjnych, na przykład takim jak zapalenia mięśnia sercowego, jest szczepienie się. Dlatego pamiętajmy o tym, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym, zbliżającym się sezonie grypowym, który myślę, że możemy nazwać sezonem covidowo-grypowym, o tym, żeby zapobiegać. Jest to zdecydowanie prostsze niż i bezpieczniejsze dla nas, bo nigdy nie wiemy, jak przebiegnie dana infekcja.